Atak miał się rozpocząć od zmasowanych uderzeń jądrowych na wyznaczone cele w Europie Zachodniej. Cele nuklearne uderzenia Ludowego Wojska Polskiego określał plan pod kryptonimem OP-61. Zakładał on, że polskie natarcie rozpocznie się od ataku na cele w zachodniej Mecklenburgii i Szlezwiku-Holsztynie. Później polscy żołnierze mieli sforsować Łabę i przez równiny Dolnej Saksonii oraz Holandii dotrzeć na rubież Renu lub Mody. Pierwszy dokument dotyczy planowania uderzeń jądrowych wojsk rakietowych. Mówi się w nim o wykonaniu w pierwszej fazie natarcia 49 uderzeń jądrowych o sile od 10 do 200 kiloton każde. Wśród celów wymieniane są m.in. Brema, Roskilde, Hamburg, Wilhelmshaven, Rotterdam, Antwerpia. Kolejny dokument mówi o przygotowaniach do opanowania Kopenhagi. Najpierw Ludowe Wojsko Polskie miało opanować wyspę Zeeland i stolicę Danii, a następnie skierować się w stronę Hagi i Utrecht. Jednoznacznie mówi się o zastosowaniu broni jądrowej. Chodziło o całkowite wyeliminowanie Danii z działań wojennych i opanowanie wybrzeża holenderskiego. Nieprzyjaciel w celu zabezpieczenia swego skrzydła wykonał naziemne uderzenie jądrowe na ugrupowanie naszych wojsk. Na skutek wybuchu naziemnego nastąpiło bardzo silne promieniotwórcze skażenie terenu w rejonie samego wybuchu oraz na śladzie obłoku promieniotwórczego. Jednocześnie sztabowcy zdawali sobie sprawę, że NATO planuje odwetowe uderzenia nuklearne. Zakładali, że NATO wykona 77 uderzeń. 77 atomowych uderzeń nastąpiłoby w pierwszych 3 dniach wojny. W następnej fazie można było się spodziewać dalszych zmasowanych ataków nuklearnych, które zamieniłyby Polskę w pustynię.
Mięso bez kości. Mięso bez kości. Trzy kwadranse w mięsnym pokoninie. Gdy przyszła kolej na mnie, ekspedientka odmówiła mi zważenia wybranej części i dała inny kawałek, dorzucając sporo kości. Pytam o cenę. 18 zł za kilogram. Przecież tyle kosztuje mięso bez kości. Zwracam jej na to uwagę, a ona do mnie. Jak się pani nie podoba, może pani nie brać. I zaczyna obsługiwać następną klientkę. Zażądałam książki za żalem. I wtedy rozpętała się burza. Czekający w kolejce wzięli w obronę ekspedientkę, że musi wyjść na swoje, że przy takim uposażeniu nie mogłaby wyżyć. A jakaś klientka zaczęła głośno stwierdzać, że ja to taka, co lubi pisać donosy, że jak się za gestapo przyzwyczaiłam do tej roli, to i teraz ten proceder kontynuuję.
Antoni zamieszkały w Przemyślu, pozostaje w kontakcie ze swym bratem przebywającym w Anglii. Ostatnio otrzymał od niego paczkę, które między innymi było 100 pudełek papierosów po 25 sztuk każdej. Jedno z tych paczek Rubel prezentował znajomemu Gajdzie. Po przyjściu do domu Gajda dał dzieciom do zabawy puste pudełka z tych papierosów. Bawiące się dzieci rozdarły pudełka i stwierdziły, że są w nich pieniądze. W każdym pudełku było po 2 dna, gdzie znajdowały się banknoty 20-dolarowe. Wymieniony Gajda udał się do Wróbla i okazał mu znalezione dolary. Wówczas Wróbel na widok tych dolarów zemdlał.
Po przyjściu do przytomności, gdy przeszukał pozostałe pudełka, stwierdził, że znajdują się w nich również dolary. Po 5 dniach nadszedł od jego brata list, którym pisał, by przesłanych mu papierosów nikomu nie sprzedawał. Bardzo lubię jeść. Lubię dobrze zjeść. Mam dużo forsy, stać mnie. Co sobie będę żałował. Ale lekarz mi zabronił. Powiedział, że jak dalej będę tyle żarł, dostanę zawału. Więc tylko przeżuwam. Żeby czuć wszystkie smaki jedzenia. Ale nie połykam. We'll be right back.
kłusami mam problem. Biorę je ze schroniska, zawsze wybieram najkrótsze. Ale one i tak po 2-3 tygodniach mają już dosyć. Nie chcą żreć, stają się grube. Wtedy zmieniam je na następne. Nie próbował pan z człowiekiem? Nie rozumiem. Teraz w Polsce bieda, pewnie wielu chętnych by się znalazło. A poza tym człowiek więcej idzie. A pan by przypadkiem nie reflektował?
uratują tysiącletniej Rzeszy ostatnie SS-owskie gniazda obrony. Nie uratują tysiącletniej Rzeszy ostatnie SS-owskie gniazda obrony. Nie uratują tysiącletniej Rzeszy ostatnie SS-owskie gniazda obrony. Nie uratują tysiącletniej Rzeszy ostatnie SS-owskie gniazda obrony. Dni kwietnia 1945 roku. Wojna dobiega końca. Jej wynik jest już przesądzony. Wojska radzieckie walczą na ulicach Berlina. Nadchodzi chwila ostatecznego rozrachunku za zbrodnie, jakich nie znała historia ludzkości. Co człowiek powinien, a czego nie powinien.
człowiek powinien, a czego nie powinien. Co człowiek powinien, a czego nie powinien. Co człowiek powinien, a czego nie powinien. Co człowiek powinien, a czego nie powinien. Czego nie powinien.